Marek gra na prawej obronie, a na prawej pozycji grasz ty. Później Czekszot, Wilarski, Barnik i Michalski. Na lewej stronie będzie grał jednego po lewej stronie. Ja! A w pomocy? Ty tam macie pięknie grać. My tutaj działamy na terenie Krakowa, można powiedzieć, już od 2008 roku. Podejmujemy tu różne inicjatywy, które mają na celu popularyzację tego sportu, a to, że dzisiaj jesteśmy tutaj na stadionie Krakowi, to tylko pokazuje, że te nasze działania są jakoś tam zauważone, docenione. No i bardzo jest nam niezmiernie miło, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać z takimi szacownymi gośćmi jak prezes Boniek i reszta zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej i oczywiście naszych krakowskich radnych. Jest kilka inicjatyw, które połączyły się dzisiaj w jedną. Z jednej strony inicjatywa prezesa Tabisza, aby zarząd PZPN-u zagrał mecz z radnymi miasta Krakowa. Radni miasta Krakowa zaproponowali prezesowi Bońkowi, żeby to był mecz charytatywny, a dziennikarze RMF-u i Onetu zaproponowaliby grać dla niewidomych piłkarzy. Stąd też jesteśmy tutaj dzisiaj wszyscy i mam nadzieję, świetnie się bawimy, bo pomimo tego, że wynik jest jaki jest, to gramy wszyscy na jedną bramkę po to, żeby wspomóc niewidomych piłkarzy, uczniów, absolwentów szkoły natynieckiej, także grających ciągle w blind football, bo mieliśmy okazję zobaczyć w przerwie meczu, jak to wygląda i jak niełatwo jest trafić do piłki, czy trafić w piłkę w ogóle, grając w ten sport. Nie opowiem wam, Koźmiński, no i jak zwykle kula zepsuł. Wyszedł mu Sawicki za plecy. Nie było spalonego. A my jak nawet takie spalone, to mówimy brawo sędziom, bo my robimy trochę w drugą stronę. Że mówimy zawsze pozytywnie. Kiedy usłyszeliśmy o takiej, że tak powiem, haśle, żeby coś takiego zorganizować, Krakowie od razu dała możliwość, żeby użyć ich boiska, także byliśmy od razu gotowi. Jest to pomoc konkretna, pomoc finansowa na zakup sprzętu, na to, żeby chłopacy mogli się bawić, żeby mogli też, że tak powiem, spełniać swoje marzenia, swoje sny. Zawsze byliśmy na to bardzo wrażliwi, kiedykolwiek i jak gdziekolwiek możemy jakoś pomagać, to staramy się pomóc. Na pewno robi to wrażenie, że mimo przeciwności zawodnicy niewidomi nadal grają w piłkę i... Oczywiście nie tylko oni, mam futbol i wielu innych, to naprawdę takie zacięcie, siła ducha, hart, chęci pokazania, że jesteśmy, chociaż jesteśmy troszeczkę inni, ale jesteśmy tacy sami, to jest naprawdę wspaniałe. I na pewno świetnie przygotował pan drużynę, bo na 10 minut przed końcem wynik 10-1 dla pana drużyny. Ja tylko prowadzę drużynę, już doszedłem do tego, że żeby być oceniany dobrze jako trener, trzeba prowadzić drużynę, która na starcie ma 90% szans na zwycięstwo, to wtedy człowiek jest spokojny. Staramy się pomagać różnym grupom, także dla nas też był ważny mecz, żeby pokazać, że Krakowia również w takich działaniach bierze udział. I nie tylko Krakowia tym stadionem, ale również Polski Związek Piłki Nożnej. Wszyscy wzięliśmy w tym udział, również miasto Kraków, więc dla nas to są ważne cele, nie tylko ta profesjonalna piłka, ale również zabawa i pomaganie tym, którzy tego potrzebują.